Cześć kochani! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić niezawijający się szalik na okrągłej obręczy dziewiarskiej. Do tego będzie nam potrzebna obręcz dziewiarska, szydełko, nożyczki oraz włóczki. Dwa motki wybrałam Yarn Art Merino Wólki w kolorze czarnym i czerwonym. Możecie również wybrać sobie każdą inną, która jest grubsza. No dobrze, zacznijmy od zrobienia pętelki, z tym, że nie zaciskamy jej całkowicie. Ponieważ tutaj sobie właśnie środek zostawiamy pętelki, który nakładamy na pierwszy słupek. O, w ten sposób. Teraz zaciskamy i przekładamy tą pętelkę, która nam została, za tył drugiego słupka i przekładamy włóczkę przez środek tej pętelki, zaciskając również. W ten sposób właśnie będziemy robić do 13 słupka. Czyli jeszcze raz, spójrzmy, przekładamy za tył, przekładamy przez środek włóczkę i zaciskamy. Przekładamy przez środek i zaciskamy i tak do tego 13 słupka. Na ostatni słupek po prostu zakładamy pętelkę, która nam została. Następnie owijamy wszystkie słupki wstecz od tego 13 słupka do drugiego słupka, od wewnętrznej strony do zewnętrznej. Będziemy tą czynność powtarzać co drugi rządek. Tutaj właśnie jesteśmy na drugim słupku. Owijamy pierwszy słupek od zewnętrznej strony do wewnętrznej i przekładamy dolną pętelkę nad górną, żeby nam została. Tu mi spadło. Więc przekładamy sobie właśnie wszystkie teraz te pętelki dolne nad górne pętelki z każdego słupka i tak do końca tego rządka. Mamy tutaj już zrobiony nasz rządek. Teraz będziemy przekładać od górnego oczka spod spodu, będziemy robić, wyciągać pętelkę. Ściągamy sobie to oczko, przez które przeciągaliśmy pętelkę i nakładamy pętelkę na słupek. Kolejny słupek robimy dokładnie tak samo jak poprzedni. Będziemy robić tak do 13 słupka. Szerokość szalika na 14 słupków w przypadku tego ściegu będzie wynosiło około 13,5-14 cm. Dochodzimy właśnie do 14 słupka. Tutaj sytuacja będzie wyglądała tak, jak wcześniej mówiłam, że każdy powracający co drugi rządek będzie wyglądał tak samo, czyli owijamy od wewnętrznej do zewnętrznej strony. Rządki powtarzam po 7 razy. Tutaj mam już gotowy widoczny kawałek szalika. Teraz będziemy przykładać włóczkę na czerwoną. Będę robić sobie czerwone paski. Zrobimy to następująco. Czerwoną włóczkę, którą teraz widzicie, będziemy przywiązywać do czarnej włóczki, a czarną będziemy po prostu chować sobie w kolejnych rządkach czerwonej włóczki.
Ogólnie zasada jest taka, że robimy to wszystko tak samo jak przy czarnej włóczce. Czyli sobie tutaj będziemy zaraz przekładamy sobie czerwoną nitkę pod czarnym oczkiem i będziemy robić z niej pętelkę. Mamy zrobioną pętelkę, zdejmujemy czarne oczko i zakładamy czerwoną pętelkę. I tak do końca tego rządka, a potem tak jak wcześniej było powrót, czyli zawijamy sobie pętelki od wewnętrznej do zewnętrznej strony. Swój szalik zakończę na kolorze czarnym. Będzie miał on wtedy 1,40 m długości. Przy zakończeniu z kolorem czerwonym będzie miał on około 1,5 m. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak schować drugi kolor włóczki. Tutaj mamy właśnie bieżący kolor, czyli czerwony. Będziemy chcieli sobie schować czarną włóczkę. Czyli owijamy sobie pętelkę, wkładamy tutaj czarną włóczkę w środek, tak aby był między właśnie pętelką na pierwszym słupku, a włóczką owijającą drugi słupek. Tutaj widzicie? W ten sposób to wygląda. Czyli sobie teraz będziemy właśnie przekładać pętelkę z pierwszego oczka, dolną pętelkę. I mamy tutaj właśnie tą czarną włóczkę, tak żeby ona nie wypadła. Musimy uważać. I podwijamy, właśnie robimy pętelkę na dole, na drugim słupku. Podciągamy, zdejmujemy oczko i zakładamy pętelkę na drugi słupek. I w ten sposób mamy schowaną czarną nitkę. I robimy sobie dalej do końca. Ja chcę sobie tutaj już właśnie na tym etapie zakończyć mój szalik, czyli dochodzę do tego 14 słupka. Ucinam sobie około 50 do 70 cm włóczki. Mi się jeszcze pozawijała. I robimy to w ten sposób. Owijamy 14 słupek, 13 słupek od wewnętrznej do zewnętrznej strony. Ściągamy sobie tutaj oczko dolne z 13 słupka. Z 14 słupka również oczko dolne ściągamy. Przekładamy oczko z 13 słupka na 14 słupek. Będzie on teraz górnym oczkiem. I zdejmujemy dolne oczko z 14 słupka. Przekładamy na 13 słupek. Odrobinę skomplikowane to jest, ale wcale nie jest ciężkie. Powtórzmy sobie jeszcze raz. Zawijamy sobie słupek lewy, zdejmujemy oczko dolne, przekładamy na słupek prawy, tak żeby było pierwszym oczkiem, górnym oczkiem, zdejmujemy sobie oczko dolne i przekładamy oczko na słupek lewy. Tutaj znowu powtarzamy sytuację. Zawijamy, zdejmujemy dolne oczko. Przekładamy oczko z lewego słupka na prawy słupek, tak żeby było górnym oczkiem. Tak ciężko mi wchodzi. No i teraz zdejmujemy dolne oczko i przekładamy to oczko, co nam zostało, na lewy słupek. I tak do samego końca.
Dochodzimy tutaj do ostatnich oczek. Powtarzamy właśnie, nakładając lewego słupka na prawy, przekładamy z prawego na lewy. Owijamy sobie lewy słupek, przekładamy dolną pętelkę, przekładamy pętelkę, która została nam na prawy słupek, zdejmujemy pętelkę dolną i zdejmujemy całkowicie to, co zostało nam z obręczy, nie przeciągając już dodatkowo, jedynie co po prostu wyciągając nitkę. O, w ten sposób. Po prostu ciągniemy sobie. Nadmiar włóczki sobie ucinamy. I przeciągamy. Jak widzicie, na okrągłej obręczy można zrobić coś, co się nie będzie zawijało. Szczególnie szalik. Tak wygląda tutaj nasz szalik z jednej i z drugiej strony. Teraz pozostaje jedynie co to pochować właśnie wszystkie te nitki, które tu nam pozostawały. No i szalik będzie zaraz gotowy. No i to by było na tyle. Gotowy szalik wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój kurs. Koniecznie pokażcie efekty pracy z moim tutorialem.